Już po raz trzeci w Kielcach zorganizowano ogólnopolski konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej. Od początku imprezie przyświecał cel wychowania młodzieży w miłości do ojczyzny. Jest to także element nauki o klasach mundurowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego. W mediach masowych tych utworów nie usłyszymy. Dziś piosenki patriotyczne pojawiają się głównie przy okazji państwowych uroczystości i rocznic. Od 3 lat walczy z tym Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, który organizuje ogólnopolski konkurs piosenki żołnierskiej i patriotycznej. Każdego roku coraz więcej osób przyjeżdża na nasz festiwal, coraz więcej osób się kwalifikuje do tego festiwalu i właśnie na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach mają okazję zaprezentować swoje talenty wokalne, śpiewając bardzo ulubione przez Polaków pieśni żołnierskie i patriotyczne. W tegorocznej edycji zaprezentowało się 15 uczestników, m.in. z Rzeszowa, Siedlec, Lublina, Radomia czy Starachowic. Uczestnicy przyznają, że charakter konkursu im się podoba i pozwoli rozpromować wartości patriotyczne. W dzisiejszych czasach jednak ta ojczyzna jako Polska ogólnie jest raczej traktowana przez młodych jako taki zły kraj, gdzie nic nie da się zrobić, nie ma żadnych perspektyw, a to nie do końca prawda. Myślę, że takie rozszerzanie tych piosenek patriotycznych, udostępnianie ich dla młodych ludzi i zarażanie takim patriotyzmem przyniosłoby efekt, bo jednak tą Polskę tworzymy my, młodzi. Sztandarowym profilem w szkołach ZDZ są klasy mundurowe. Konkurs piosenki patriotycznej to jeden z elementów edukacji. Organizowanie tego konkursu wpisuje się w cały proces edukacji prowadzonej w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w klasach mundurowych. Bardzo ważnym elementem podczas nauki w klasach mundurowych jest właśnie ten wątek patriotyczny, narodowy, dlatego też dzięki takiemu właśnie festiwalowi chcemy propagować te bardzo ważne wartości. W trzeciej edycji konkursu najlepszy okazał się Mateusz Busz z Rzeszowa przed Krystyną Krawczyk z Ostrowca i Aleksandrą Hupą z Buzka. Kapituła przyznała również 2 wyróżnienia dla Kingi Stradomskiej i Agaty Pośnik. Druga z dziewcząt wykonała piosenkę Ojczyzno ma. Ma bardzo ładny tekst, w który można się wczuć i można śpiewać to całym sobą. Lubię śpiewać o ojczyźnie, o miłości do ojczyzny. Przynosi mi to dużą satysfakcję. Bardzo lubię piosenki patriotyczne, są wyjątkowe i bardzo przyjemnie się śpiewa. Kolejna edycja konkursu już za rok. Niech wyzna, że to jej stopy.